Witam YouTube, ja jestem Zenek, a to jest forum Ubisoftu, część poświęcona Might and Magic Duel of Champions. Jestem w zakładce 5 wież, czyli jest to zakładka poświęcona najnowszemu dodatkowi, który ma się pojawić, no właśnie, nie wiadomo kiedy. Z tego, co się naczytałem na forum, to ma się on pojawić, niektórzy twierdzą, że ma się pojawić pod koniec tego roku, inni znowu twierdzą, że ma się pojawić pomiędzy lutym a marcem, więc szczerze mówiąc nic nie wiadomo. Nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat, więc nie będę specjalnie jakoś spekulował, kiedy się ma pojawić ten dodatek. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się znajduje. Jest najnowszy post, który został opublikowany bodajże wczoraj chyba. Wczoraj jest to konkurs, w którym możemy wygrać 275 pieczęci. No w sumie biorąc pod uwagę, że te forum czyta setki, jak nie tysiące użytkowników, to szczerze mówiąc nagroda dla jednej osoby 275 pieczęci jakiegoś specjalnego wrażenia na mnie nie robi, no ale zawsze jest jakiś miły akcent. Możemy coś sobie, przynajmniej możemy wysilić szare komórki i spróbować ułożyć te puzzle, które proponują nam menadżerzy, community menadżerzy Ubisoftu. Codziennie bodajże będzie publikowany jeden fragment jakiejś karty. Karta pochodzi właśnie z tego najnowszego dodatku. Z tego, co widać, jest to jakaś epicka karta, bo jest pomarańczowe literki są. Jest to karta neutralna. Są jakieś pioruny, cholera wie, czy to jest wydarzenie, czy to jest stwór, nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego stwierdzić teraz. Co mam jeszcze powiedzieć? To jest górny prawy róg, to jest zaraz pod spodem, ta część to jest zaraz pod spodem chyba tego górnego prawego rogu, bo te pioruny tak jakoś do siebie chyba ładnie przylegają, jakby złożyć te karty razem do siebie, te fragmenty tej karty, więc to są dwa fragmenty, które powinny do siebie pasować, tak mi się wydaje przynajmniej. Ludzie tu spekulują, że to jest jakiś Thor, co tu jeszcze jest, jakieś inne rzeczy, jakieś pierdoły, Mordor, no wiadomo, to forum, wszystko tutaj jest. Nie będę specjalnie się skupiał na tym, co tam jest napisane. Po prostu jeżeli chcecie, to możecie sobie wziąć udział w takim śmiesznym, dość chyba łatwym konkursie. No tak jak mówię, te fragmenty są... Bo post był napisany kiedy? Last edited, czyli zostało subdate'owane dzisiaj o 3.55, a post został napisany kiedy? Wczoraj o 3.55. No, czyli codziennie będzie wrzucany jeden fragment tej karty i jeżeli ktoś chce, to praktycznie coś czuję, że to będzie po prostu raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to będzie chyba z 9 fragmentów ta karta się składać, no chyba, że te dalsze części tej karty to będą jakieś większe kawałki tych puzli, ale puzzle zazwyczaj mają taką samą wielkość, więc przewiduję, że to będzie jakieś 9 fragmentów, czyli będzie jeszcze 7 dni, czyli jeszcze tydzień został do rozwiązania tego konkursu, jeżeli codziennie będą wrzucać fragment tej karty. No tak czy siak możecie sobie wziąć udział w tym konkursie i się pobawić, ewentualnie jest szansa na wygranie 275 pieczęci. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o konkurs. Przejdźmy do opisu wież. Wieże, sam ten dodatek na pewno z sobą niesie jakieś nowe karty i między innymi tymi kartami są właśnie te wieże. To są jakieś ponoć budynki dla każdej z frakcji. To jest na przykład wieża Nekropolii, z tego co zdążyłem się zorientować. Każdy ten budynek pewnie będzie miał jakieś specjalne umiejętności, specjalne jakieś kurcze... cechy, coś w tym stylu. Szczerze mówiąc, tutaj nic nie jest napisane dokładnie, o co chodzi. No jest ten raport Hakima dla Rady 9. Oczywiście jest to napisane dość trudną angielszczyzną, jak dla mnie. Nie chce mi się łamać tutaj języka, nie będę używał Google Translatora, bo specjalnie pewnie przetłumaczy wszystko poprzekręca i to tłumaczenie będzie beznadziejne. Więc jeżeli ktoś zna angielski albo dobrze zna świat Might and Magic, to byłby wdzięczny za jakieś sensowne przetłumaczenie tego, co tu się znajduje pod tymi raportami, znaczy to, co się znajduje w tych raportach Hakima, bo to jest zazwyczaj opis mniej więcej tej wieży i co ona jest w stanie zrobić na polu bitwy, więc jeżeli ktoś jest w stanie to przetłumaczyć, to byłby wdzięczny za zamieszczenie tego przetłumaczenia pod filmikiem w komentarzach, byłoby super. A więc mamy tutaj wieżę ogrodnika, jeżeli dobrze to czytam, Tower of the Gardener. Gardener to, jeżeli dobrze tłumaczę, to jest ogrodnik. To jest wieża, no tak mi się też kojarzy, że to będzie chyba wieża ogrodnika, bo to ma ogrodnik ma dużo wspólnego z ziemią, a Arianna, która mieszka w tej wieży ponoć, czy coś takiego, czy zajmuje tą wieżę, posługuje się magią między innymi ziemi, więc stąd chyba wieża ogrodnika. Zresztą widać, że to jest jakieś drzewo, no wszystko to jakoś zmierza w kierunku magii ziemi i tak dalej, więc tak mi się to jakoś skojarzyło. Dobra, to jest więc wieża ogrodnika, jeżeli dobrze tłumaczę.
No i tak jak mówię, to jest raport jakiś Hakima dla Rady 9. Tu jest jakiś opis jeszcze jakiś inny tej wieży. No i co tu jeszcze można powiedzieć? Zobaczymy, co w tych komentarzach ludzie piszą. O, so the towers will be the building cards, czyli gościu się pyta, czy wieże to będą karty budynków. Czeką release, bla bla bla. Aha, czy to będzie jakiś nowy typ karty? No nie wiadomo, czy to będą jakieś nowe typy karty. No nie, mi się wydaje, że to będzie po prostu ten budynek w stworach zamieszczony. Taka karta tego budynku i tyle. To będzie tak jakby dodatkowy stwór, tylko że zamiast stwora będziemy mieli po prostu budynek. W sumie to dla mnie to nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, czy ja będę stawiał stwory, czy będę stawiał budynki na polu bitwy. Szczerze mówiąc, całkiem fajna opcja, jeżeli to będzie jakaś fortyfikacja, która na przykład będzie chronić naszego bohatera, albo będzie miała na przykład jakieś inne ciekawe umiejętności, no to będzie naprawdę wypas. Albo będzie, nie wiem, sprawiało, że czary będą tańsze, na przykład czary magii ziemi, tak skoro to jest wieża ogrodnika, to może czary magii ziemi będą tańsze o jeden na przykład, albo coś w tym stylu. Albo będzie podnosiła, będzie miała jakieś kanałowanie magii, albo coś takiego. No naprawdę to jest ciekawa rzecz i taka wieża to jest ciekawe rozwiązanie moim zdaniem na pomysł, ciekawy pomysł na kartę po prostu. Także czy to będzie stwór, czy to będzie po prostu budynek, to szczerze mówiąc nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o wieżę Nekropolii, tak mi się wydaje, że to jest wieża Nekropolii. Teraz mamy wieżę Marzyciela, czyli Tower of the Dreamer, szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany, czy to jest wieża Akademii, czy to jest wieża Świątyni. Bo tutaj jest dużo wymienionych, tu jest wymieniona Akane, Naga Wizard, Naga Wojownicy i Naga jacyś taktycy, to są karty świątyni, więc szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany, czy ta wieża należy do Akademii. No to wygląda na Akademię, te budynki raczej są, kojarzą mi się z Akademią, te latające wyspy, ale no cholera wie do końca o co tu chodzi. Tu jest coś wspomniane o jakiejś legendzie naga czarodzieje jacyś tutaj są i tak dalej. Także szczerze mówiąc trochę jest to pomieszanie Akademii ze świątynią, także do końca nie jestem przekonany, czy to jest wieża należąca do świątyni, czy to jest wieża należąca do Akademii. Tak jeszcze raz, jeżeli ktoś byłby w stanie przetłumaczyć w jakiś sensowny sposób te raporty Hakima dla tej Rady 9, czy coś takiego i mógłby zamieścić taki jakiś ten tłumaczenie tego tekstu w opisie filmu, znaczy pod filmem w komentarzu, to byłbym wdzięczny. Pod filmem będzie także link do tego forum, także jeżeli chcecie sobie bezpośrednio sami luknąć, co tu jest napisane, ewentualnie wziąć udział w tym konkursie, to możecie sobie bezpośrednio z tego filmiku przejść do tego forum. Dobra, ja będę kończył chyba. Dużo tego na razie nie ma na tym forum, są tylko trzy tematy. Dwa poświęcone wieżom, jeden poświęcony konkursowi, także jak się pojawi kilka nowych rzeczy, to myślę, że nagram nowy filmik z jakimś update'em, z jakimś info, jeżeli się pojawi jakaś data oficjalna, albo jakieś inne karty, albo jakieś inne informacje ogólnie na temat tego dodatku, to po prostu spróbuję to zebrać wszystko w jedną całość i zamieścić po prostu jakiś nowy filmik i coś na ten temat powiedzieć. Dobra, dzięki wielkie, to było takie szybkie info na temat najnowszego dodatku Five Towers do Might and Magic Duel of Champions. Na razie, cześć!